Obraz pod tytułem Pegas z 1987 roku to dzieło wieńczące jeden z najpiękniejszych malarskich cykli Piotrowicza, cykl poświęcony infantkom. To obraz daleko już będący od tego pierwszego, w którym Piotrowicz bezpośrednio odnosi się do velasquezowskiego wzoru. Tu konstruuje już zupełnie własny świat, wyobraźni, własne symbole. Jest tu między innymi Pegas, ale Pegas połączony z kozłem, tym kozłem w kształcie od Picassa, ale kozłem nasyconym znaczeniami związanymi z grzechem czy pożądliwością. Jest także błazen, ten, który wcześniej pojawiał się na wielu obrazach Piotrowicza, błazen, który być może poddaje tutaj wszystko w wątpliwość, wszystkie role przyszłe infantki czy malarza, pokazuje jakąś ironię czy dystans. Obraz piękny, barwny, kolorowy, wciągający do myślenia o nim i do mówienia o nim.